Bezpieczna droga do szkoły. Przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Zatrzymaj się na skraju jezdni. Spójrz w lewo. Spójrz w prawo. Jeszcze raz spójrz w lewo. Nic nie jedzie. Idziemy. Dzieci zapomniały, że trzeba się rozglądać. Weszły na przejście, nie upewniając się, czy nie nadjeżdża samochód. Powtórzmy. Zatrzymaj się na skraju jezdni. Spójrz w lewo. Spójrz w prawo. Jeszcze raz spójrz w lewo. Nic nie jedzie. Idziemy. Droga dla rowerów. Jeżeli w okolicy Twojej szkoły widzisz taki znak, oznacza on, że obok chodnika zbudowano ścieżkę rowerową. W drodze do szkoły należy poruszać się chodnikiem. Zapamiętaj, po ścieżce rowerowej chodzić nie wolno. Jest ona dla rowerzystów. Najbezpieczniej iść przez ulicę z osobą dorosłą za rękę. Przejście dla pieszych, na którym jest sygnalizacja świetlna. Jeżeli przejście dla pieszych jest wyposażone w sygnalizację świetlną, podejdź do słupka i naciśnij przycisk. Zaczekaj, aż zapali się zielone światło. Dopiero wtedy możesz przechodzić przez jezdnię. Zapamiętaj, nie wolno wchodzić na przejście, gdy pali się czerwone światło. Uwaga! Niebezpieczeństwo! Dzieci w drodze do szkoły spotkała bardzo niebezpieczna sytuacja. Zobaczmy, jak do tego doszło. Kulturalny kierowca zatrzymał się przed przejściem, gdy zobaczył stojące dzieci. Jadący obok pirat drogowy nie zatrzymał się. Do zderzenia było bardzo blisko. Zapamiętajcie, na drodze zawsze trzeba szczególnie uważać. Aby nie dopuścić do sytuacji zagrażających Waszemu życiu i zdrowiu, policjanci w okolicy Waszej szkoły od początku września zwiększą ilość kontroli drogowych. Będą sprawdzać trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów. Przekraczający prędkość kierowcy mogą spodziewać się słonych mandatów. Wszystko po to, abyście czuli się bezpieczni w drodze do szkoły. Pamiętajcie, aby stosować się do tych wskazówek. Nie biegajcie w pobliżu ulicy, zakładajcie odblaski, a Wasza droga do szkoły będzie zawsze bezpieczna.